Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie w XXI wieku można spotkać lasy drzewiastych paproci rodem z czasów dinozaurów, gdzie tajemniczy Maorysi czczą monstrualne drzewa Kauri, a w Boże Narodzenie na nadmorskich klifach bujnie zakwitają letnie kwiaty. Zapraszam Państwa do wysłuchania 20 już odcinka na kanale dotyczącego niezwykłych roślin Nowej Zelandii. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa zarazić zachwytem nad tą wspaniałą krainą. Nowa Zelandia, jak często się mawia, leży na antypodach Polski, czyli w rejonie, który znajduje się dokładnie po drugiej stronie kuli ziemskiej. Właściwie to należałoby powiedzieć, że leży najbliżej dokładnych antypodów, bo dokładnie pod nami, czy też nad nami, zależy jak spojrzeć, znajdują się wody Oceanu Spokojnego. Najbliższym temu miejscu lądem jest właśnie Nowa Zelandia. Niekiedy uznaje się ją za część osobnego kontynentu lub też mikrokontynentu – Zelandii. Większość tej krainy, choć niegdyś była wyniesiona ponad powierzchnię morza, we współczesnych nam czasach znajduje się pod wodą, zaś obecne lądy Nowej Zelandii to tylko niewielki wyżej położony fragment. Kwestia tego, czy Zelandii należy się status osobnego kontynentu, to z pewnością temat nie na ten kanał, niemniej bardzo istotna dla flory archipelagu jest jej historia geologiczna, bo to ona w dużej mierze ukształtowała nowozelandzką niezwykłość. Wyjątkowo długa izolacja Nowej Zelandii sięga około 85 milionów lat, kiedy to oddzieliła się ona od superkontynentu Gondwany. Konkretnie zaś od tej części, z której powstała współczesna Antarktyda. A zatem przez cały ten okres, mimo względnie bliskiej odległości na mapie, lądy Nowej Zelandii nigdy nie połączyły się z Australią. To właśnie przez to gatunki roślin na archipelagu to aż w 80% endemity. Oczywiście proces ten wpłynął też na zwierzęta. I to one są najbardziej znanymi endemitami archipelagu. Szczególnie nielotne ptaki. Jeden z symboli narodowych kiwi, oraz wymarły około 500 lat temu ogromne ptaki moa. Nowa Zelandia leży na styku płyt tektonicznych indo-australijskiej na północnym zachodzie oraz pacyficznej na południowym wschodzie. Powierzchnia tego państwa to około 268 tysięcy km². Jest to zatem około 20% mniej niż powierzchnia Polski. Choć Nowa Zelandia jest dłuższa, a przez to ma bardziej zróżnicowany klimat. Składa się przede wszystkim z dwóch dużych wysp, północnej i południowej, oraz mniejszych wysepek w ich okolicy. Jako że kraj ten znajduje się po drugiej stronie planety, klimat jest, odwrotnie niż u nas, cieplejszy na północy i surowszy na wyspie południowej. Wyspa Północna leży w ciepłym klimacie podzwrotnikowym, zaś górzysta wyspa południowa w klimacie umiarkowanym. Co ciekawe, znajdujące się tam góry, nazwane Alpami Południowymi, są rzeczywiście dość zbliżone klimatem, a nawet typem zbiorowisk do europejskich gór, jak Alpy, Pireneje czy Karpaty. Najwyższym ich szczytem jest Góra Cooka, osiągająca 3754 metry nad poziomem morza. Przyroda tej krainy jest, przynajmniej w niektórych jej rejonach, bardzo dobrze zachowana, za co odpowiada przede wszystkim późne pojawienie się tutaj ludzi. Prawdopodobnie pierwszymi jej odkrywcami byli Maorysi. Pochodzą oni od austronezyjskich żeglarzy z Polinezji, którzy śledząc wędrówki wielorybów, odkrywali często nowe lądy, gdyż wielkie morskie ssaki często żywiły się na płytkich wodach. A jeśli woda nie jest głęboka, często zwiastuje to, że w okolicy są lądy. Prawdopodobnie w ten właśnie sposób odkryli oni Nową Zelandię. Jednak stało się to dopiero w czasach, gdy w Europie trwało zaawansowane średniowiecze, około 1300 roku naszej ery. Niestety dokonali oni szeregu zniszczeń, między innymi wybijając ptaki moa i sprowadzając na archipelag nowe choroby i zwierzęta, jak polinezyjskie szczury i polinezyjskie psy. W kolejnych wiekach przyroda ucierpiała jeszcze przez pojawienie się europejskich odkrywców. Niemniej jednak bardzo wiele unikatowych gatunków i zbiorowisk przetrwało, przez co możemy dziś zobaczyć tam jakby zastygły w czasie świat,
gdzie ekosystem przypomina krajobraz archaicznej Gondwany, którym poruszały się niegdyś dinozaury czy inne pradawne zwierzęta. Przyjrzyjmy się zatem niektórym z ciekawszych roślin Nowej Zelandii. Jednymi z najbardziej charakterystycznych i emblematycznych roślin są tutaj paprocie. Bardzo zróżnicowane i porastające bardzo wiele odmiennych siedlisk, jak skały, wilgotne lasy, bagna, suche murawy czy nawet pnie innych żywych roślin. Szczególnie imponujące są drzewiaste paprocie, które często zaskakują odwiedzających wyspy, gdyż nierzadko współcześni ludzie żyją w przekonaniu, iż takie rośliny wymarły miliony lat temu. Na Nowej Zelandii nie tylko wciąż one żyją, ale można wręcz spotkać ciągnące się kilometrami lasy drzewiastych paproci. Największym z gatunków jest Spheropteris medullaris, nazywana czarną paprocią, zaś w języku Maorysów mamaku. Ten gatunek występuje w całej Nowej Zelandii, choć częściej na cieplejszej wyspie północnej. Porasta wilgotne lasy deszczowe. Drzewo to osiąga aż 20 metrów wysokości, a każdy z liści imponujące 6 lub wedle innych źródeł nawet 10 metrów długości. Nazwa czarna paproć pochodzi od ciemnego czy wręcz czarnego pnia rośliny. Każdy osobnik tworzy charakterystyczny baldachim, przypominający olbrzymi parasol, pod którym wytwarzają się specyficzne małe ekosystemy, osłonięte od wody i słońca. Innym gatunkiem drzewiastej paproci i jednym z najpowszechniejszych jest Dicksonia squarosa, w języku Maorysów nazywana Ueki. Jest to mniejszy gatunek, osiągający do 6 metrów wysokości, może rosnąć zarówno jako gatunek lokalnie dominujący w ekosystemie, jak i w podszycie wysokich lasów. Ueki to roślina bardziej odporna na chłód i wiatr, dlatego zasiedla licznie obie główne wyspy Nowej Zelandii. Po ścięciu lub spaleniu w pożarze może się bardzo szybko regenerować i wypuszczać nowe pędy, dlatego była często używana jako źródło drewna. Między innymi z pni tej paproci Maorysi wykonywali palisady, którymi zabezpieczali się przed innymi populacjami. W kulturze maoryskiej, słynącej ze swej wojowniczości i licznych wewnętrznych walk, była to funkcja bardzo ważna. Istotna dla Maorysów była także inna paproć, Alsophila tricolor, nazywana srebrną paprocią. To również jest gatunek drzewiasty, osiągający do 12 metrów wysokości, zaś liście do 4 metrów długości. Roślina ta była jednym z podstawowych źródeł pożywienia dla dawnych mieszkańców archipelagu. Jej kłącza, choć na surowo są mocno toksyczne, mogły być przygotowywane zarówno na świeżo, jak i suszone i noszone jako prowiant. Przed zjedzeniem były zazwyczaj prażone nad ogniskiem. Współcześnie tak zwane koru, czyli nie w pełni rozwinięte spiralne liście tej paproci, czyli mówiąc po polsku pastorały, to niezwykle ważny element maoryskiej symboliki, który często pojawia się m.in. w zdobnictwie domów, broni, ubrań czy na tatuażach. Symboliczne funkcje mogą pełnić pastorały różnych gatunków paproci, jednak właśnie jadalna srebrna paproć pojawia się tutaj najczęściej. Inną ciekawą paprocią Nowej Zelandii jest Zelandia pustulata, jedna z częstszych na wyspie paproci epifitycznych, to znaczy rosnąca na powierzchni innych roślin, głównie na bruzdowatych pniach drzew, w tym innych paproci. Roślina ta ma bardzo nietypowy kształt liści, przypominający język, przez co nazywana jest na archipelagu psim językiem. Gatunek ten wyrasta na około 30 cm długości, zaś średnica paproci to około 1 metra. W zależności od warunków i stanowiska, kształt rośliny i jej liści może się znacznie różnić. Tak jak większość epifitów, roślina ta dobrze toleruje zacienienie, rosnąc w starych, gęstych lasach. Oprócz życia na innych roślinach, gatunek ten może też wyrastać na skałach w górskich wąwozach. Jednak osobliwości botaniczne Nowej Zelandii to bynajmniej nie tylko paprocie. Prawdopodobnie najbardziej imponującym i majestatycznym gatunkiem drzewa jest kauri,
święte drzewo lokalnej ludności. Choć ta nazwa jest powszechnie używana, niemal we wszystkich językach, gatunek ten ma też polską nazwę – Agathis nowozelandzki. Roślina ta należy do rodziny araukariowatych. Drzewa te mogą przekraczać 50 metrów wysokości i choć nie są najwyższe w Nowej Zelandii, to są największe pod względem objętości i masy. Charakterystyczne są olbrzymie pnie drzewa kauri. Mogą one przekraczać nawet 16 metrów obwodu. U słynnego okazu, nazywanego władcą lasu, Tane Mahuta, pień drzewa ma, również imponujące, 14 metrów obwodu. Warto powiedzieć tu kilka słów o tym niezwykłym osobniku. Jego nazwa jest też zarazem imieniem ważnego bóstwa z mitologii Maorysów, utożsamianego z lasami, ale też z ptakami. Jest to najwyższe kauri na Nowej Zelandii. Mierzy obecnie około 52 metrów. Prawdopodobnie drzewo to ma około 2000 lat, choć zdarzają się nawet starsze osobniki. Z pewnością wiele spośród tych świętych maoryskich drzew żyje znacznie dłużej niż liczy historia ludzi na archipelagu. Charakterystyczne dla tego gatunku jest posiadanie długiego i początkowo prostego pnia, który wprawdzie rozszerza się w imponującą koronę, jednak dopiero na dużej wysokości. W rozłożystej koronie często występują nadrzewne epifity, w tym również bardzo duże rośliny. Drzewa te nie znoszą chłodnego klimatu, występują tylko na Wyspie Północnej, współcześnie na coraz mniejszym obszarze, który niegdyś ograniczała wycinka, a obecnie choroby drzew. Jak wspomniałem, kauri są otoczone kultem przez Maorysów, zwłaszcza imponujące stare okazy, ale wykonywano z nich też wiele użytecznych przedmiotów. Przede wszystkim drążone w nich były małe łodzie, tak zwane uaka. Można powiedzieć nowozelandzkie dłubanki. Często z prostych odcinków drzewa tworzono też elementy konstrukcyjne domów. Drzewo kauri było wykorzystywane też do tworzenia rzeźb ceremonialnych i innych przedmiotów kultowych. W czasach bardziej współczesnych z żywicy drzewa wytwarzano tak zwaną gumę kauri, która była używana m.in. w produkcji farb i lakierów. Innym ciekawym drzewem Nowej Zelandii jest Puhutu kawa, Microsideros excels. Gatunek ten nazywany jest powszechnie drzewem Bożego Narodzenia, gdyż kwitnie bardzo efektownie właśnie pod koniec grudnia. Należy tu dodać, że wówczas na Nowej Zelandii, odwrotnie niż u nas, wypada sam środek lata. Roślina ta występuje głównie na wybrzeżach, w bezpośredniej bliskości morza. Naturalnie można ją spotkać na cieplejszej Wyspie Północnej oraz kilku innych mniejszych wysepkach w okolicy. Obecnie to drzewo jest bardzo popularne i jest jednym z symboli świąt, dlatego często można ją spotkać w nowozelandzkich parkach, zwłaszcza w miejscowościach portowych. Drzewo należy do rodziny mirtowatych, do której należy też wiele aromatycznych przypraw, a o której dużo mówiłem w odcinku 10. Jest to gatunek zimozielony. Puhutu kawa dorasta do około 25 metrów wysokości. Jej kwiaty są duże, intensywnie czerwone. Przypominają puszyste kule. Co ciekawe, roślina ta jest zagrożona, zwłaszcza na naturalnych stanowiskach, przez introdukowane zwierzęta, takie jak kozy czy oposy, które zdzierają korę z żywych części drzewa, co może prowadzić do infekcji i bardzo osłabia rośliny. Gatunek ten nie jest aż tak długowieczny jak drzewo kauri, ale może żyć dość długo, przekraczając wiek 500 lat. Innym pięknie kwitnącym drzewem jest kowaj. Właściwie nie jest to nazwa gatunkowa, a zbiorcza nazwa kilku, prawdopodobnie 8 gatunków z rodzaju sephora. Najczęściej odnosi się do sephora microphylla, ale często poszczególne taksony nie są dokładnie rozróżniane. Drzewa kowaj należą do rodziny bobowatych, a ich liście są wizualnie podobne do znanych w Polsce drzew z tej rodziny, np. robini, potocznie nazywanej akacją lub grochodrzewem, czy popularnego w parkach złotokapu. Wszystkie kowaj mają żółte kwiaty, które są, co ciekawe, ważnym pożywieniem ptaków. Poszczególne gatunki kwitną długo,
bo przez niemal całą nowozelandzką wiosnę i lato. Są to niskie drzewka, osiągające zazwyczaj do 10 metrów wysokości. Ich drewno jest bardzo twarde. Wykorzystywane było tradycyjnie na wiele sposobów przez Maorysów. Kauai występują zarówno na wyspie północnej, jak i południowej, również na obszarach podgórskich, a współcześnie też w parkach. Co niezwykłe, współczesne badania udowodniły, że zanim jeszcze na archipelagu pojawili się ludzie, a więc zanim ptaki moa wymarły, te olbrzymie nieloty utrzymywały nieobecne już ekosystemy złożone z niskich lasów drzew Kauai. Jak to możliwe? Prawdopodobnie zjadały one lub zadeptywały sadzonki innych roślin. Chroniły swoje gniazda umiejscowione między drzewkami o twardym drewnie i zgryzały dolne części roślin, przez co korony były gęste i zacieniały podłoże. Można porównać ten proces do znanego z Europy utrzymywania leśnych polan przez wymarłe już dzikie konie, tarpany lub bardziej współcześnie tworzenie pastwisk z dużymi kępami w rotyczu, tam gdzie wypasane są na przykład owce lub krowy. Drzewa Kauai w przeciwieństwie do ptaków moa nie wymarły, ale ten typ leśnych siedlisk już na Nowej Zelandii nie występuje. Zupełnie innym typem formacji roślinnej jest tussock. Zbiorowiska takie składają się przede wszystkim z traw oraz podobnych do nich tużyc. Najpowszechniejsze są tu trawy z rodzaju Kionokloa, z rodziny wiechlinowatych. Tussock ma zarówno cechy stepu, jak i wysokogórskich hal. Trawy rosną najczęściej w dużych kępach, mogą przekraczać nawet 1 metr wysokości. Siedliska takie są zwłaszcza wiosną i latem domem dla wielu owadów i większych zwierząt, jak na przykład słynny ptak kiwi, który w wysokich trawach ukrywa swoje gniazda. Choć kiwi może żyć też w gęstszych lasach. Najwięcej tego typu terenu występuje w górzystych i stosunkowo chłodnych regionach Wyspy Południowej, aż do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Dla Maorysów miejsca takie służyły do zbioru materiału do wytwarzania plecionych mat lub innych lekkich plecionek. Co ciekawe, to właśnie ze względu na takie m.in. zbiorowiska Nowa Zelandia stała się znana jako plan filmowy, jednego z najpopularniejszych dzieł kinowych w dziejach. A mowa tu oczywiście o trylogii Władcy Pierścieni. Wiele scen, w tym wysokobudżetowe i imponujące bitwy, nagrywano właśnie w formacji tussock. Nowa Zelandia została wybrana do nagrania zdjęć do tego i wielu innych filmów ze względu na klimat, który choć bardzo odległy na mapie, to miejscami stwarza warunki do rozwoju podobnych krajobrazów jak w warunkach europejskich, gdzie najczęściej osadzone są światy fantazy, między innymi u Tolkiena. W Europie trudno zaś o tak dziewicze i odludne miejsca jak na archipelagu Nowej Zelandii. Dla porównania, kraj ten ma gęstość zaludnienia wynoszącą 17 osób na kilometr kwadratowy, zaś w Polsce jest to 120 osób. A Polska wcale nie jest szczególnie gęsto zaludniona. Można więc powiedzieć, że Nowa Zelandia przeplata krajobrazy łudząco podobne do europejskich z egzotycznymi i zaskakującymi sceneriami przywodzącymi na myśl prehistorię. W górach Nowej Zelandii można za to spotkać też pewną pięknie kwitnącą roślinę, Ranunculus liali, nazywaną lilią góry Cooka, choć w rzeczywistości nie należy do lilii. Należy do rodzaju jaskier i znana jest również pod bardziej poprawną nazwą jaskier góry Cooka. Co ciekawe, wśród rodzaju jaskier, który jest bardzo szeroko rozpowszechniony na świecie i liczy ponad 1700 gatunków, to właśnie ten gatunek jest największy. Może osiągać ponad metr wysokości, a jego efektowne białe kwiaty osiągają do 10 cm średnicy. Występuje na górskich łąkach, często miejscach wilgotnych, ale jednocześnie mocno nasłonecznionych, takich jak brzegi potoków czy okolice wysokogórskich jezior. Liście tego gatunku przypominają talerze, nieco podobnie jak u kaczeńców, czyli knieci błotnej. Rośliny te należą zresztą do tej samej rodziny i lubią dość podobne siedliska. Jaskier góry Cooka kwitnie późną wiosną, gdy górski śnieg topnieje, co w warunkach Nowej Zelandii wypada, gdy w Europie mamy jesień.
Gatunek ten występuje na Wyspie Południowej, czyli tej chłodniejszej i górzystej. Rośnie powyżej wysokości 700 metrów nad poziomem morza. Innym atrakcyjnie kwitnącym gatunkiem jest Myosotidium hortensia, nazywana niezapominajką z wyspy Chatham. Należy do monotypowego rodzaju Myosotidium. Zgodnie z nazwą, nie występuje ona na żadnej z dwóch głównych wysp Nowej Zelandii, a jednej z mocniej oddalonych, niewielkiej grupie wysp Chatham, należących do Nowej Zelandii. Jest to endemit tego regionu, występujący tylko tam, choć łączna powierzchnia wysp Chatham to niespełna 1000 km kwadratowych. Rzeczywiście roślina ta jest nie tylko z wyglądu podobna do niezapominajek, ale są to też dość blisko spokrewnione rodzaje. Oba z rodziny ogórecznikowatych. Kwiaty są efektowne i bujne, tworzące gęste baldachy o intensywnie błękitnej barwie. Roślina ta jest byliną. Dorasta do około 1 metra wysokości. Rośnie często na wychodniach skalnych, nadmorskich klifach oraz kamienistych plażach. To już wszystko w tym odcinku. Zapraszam do wysłuchania też innych moich opracowań dostępnych na kanale. Bardzo proszę o działanie na algorytm poprzez komentowanie tego filmu i udostępnianie, jeśli znają Państwo kogoś, kogo mogłyby takie treści zainteresować. Jeśli chcą Państwo wesprzeć ten kanał, można to zrobić za pośrednictwem portalu Buy Coffee. Za każde wsparcie oczywiście bardzo dziękuję. Pozdrawiam.